Dobra, to tak wygląda współczesny warsztat rolnika, gdzie naprawiamy prasę do robienia belek z siana. O, proszę bardzo. Tutaj sobie belki będą wylatywać. Są takie pasy, które je obkręcają, ubijają w taką belę i zawiązują wokół tego sznurek. I w dzisiejszym warsztacie nie wystarczy już mieć tylko takiej oto porządnej spawarki, młotka, śrubokręta i innych takich rzeczy. Potrzebny jest również laptop, potrzebny jest programator i jakieś dodatkowe układy elektroniczne. A to dlatego, że ta prasa będzie poruszać się w sposób automatyczny. I tutaj mamy właśnie elektronikę, która tą prasą steruje. Ona jest w tej chwili rozebrana, ale proszę zobaczyć. Klikam i co się teraz dzieje? Jedzie sobie tutaj automatycznie takie ramię, które będzie sterować prowadzeniem sznurka na tej belce. Takie kreski, które tutaj widać, to są kontaktrony, które zbierają kolejne położenia tego ramienia. W tej chwili ramię dojechało do końca. Tam ma się sznurek nawijać w tamtym położeniu. Następnie ramię się cofa, pozwalając sznurkowi robić kilka obrotów na każdym z tych położeń, czyli jakby na każdej szerokości tej belki. Zatrzymuje się tutaj na 5 sekund. I w ostatnim położeniu ramię zatrzymuje się na trochę dłużej, po to, żeby nawinąć więcej niż jeden obrót tego sznurka i zakończyć pracę. O. I na końcu jest jeszcze taki krótki ruch, który powoduje podciągnięcie takiej gilotyny, która jest tutaj z tyłu, i ta gilotyna obcina sznurek. A potem belka sobie wypada.